Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Dzień dobry, dzień dobry, witam się pięknie. Dzisiaj mamy ostatni czas, żeby dobrze pojeść, bo to końcówka karnawału, bez to, że dzisiaj nie będziemy liczyć kalorii. Będzie tak tradycyjnie, tak jak to ma być, a jak czas końcówki karnawału, to musi być co? Śledź. I dzisiaj śledź będzie w takim fajnym towarzystwie. Sos będzie a la tatarski, do którego potrzebujemy ogórki kiszone, cebula i nie domy pieczarek marynowanych, no domy marynowane podgrzybki, bo to jest blank i krzyż smak. Żeby to wszystko nam wyszło, to potrzebujemy dwie łyżki majonezu, dwie łyżki kwaśnej śmietunki, płasko łyżka zymftu, może być tak o Dijon, trochę miodu, trochę cukru, korzenio i już. Już będą pyszne śledzie, to co, chytamy się roboty. No i przed oczywiście do miski domy majonez. Do tego majonezu, słuchajcie, kwaśna śmietana, gęsto. Pamiętajcie, że musi być bardzo gęsto. Najlepiej, żeby to była osiemnostka. Tak. Zymft. Nie za dużo. Chodzi o to, żeby był taki miły akcent. Do tego łyżeczka octu. Jak ktoś nie lubi octu, może dać sok z cytryny. Łyżeczka miodu. I troszeczkę korzenio i to wszystko muszę rozferlać. I to mamy, kochani, ta baza. Ale tak naprawdę smak temu wszystkiemu dają te marynowane grzyby i ogórki kiszone. No i oczywiście koniecznie cebula. Ta cebula teraz pokryja w kostka. Śledzi cebula to jest takie towarzystwo perfekcyjne. Teraz, żeby cebula troszeczkę puściła, dosłownie na 2-3 minutki oprusza ją cukrem i tak ją zostawia na tej desce. Cebula wędruje teraz do naszej miski. Posiedziała z cukrem, zmiękła, straciła swoją ordynarność. I teraz, jak idzie o ogórki kiszone, to te ogórki mu nie za wielkie, bez toż dom może ze 4. Jak macie takie większe, to spokojnie 3. Jedni do sosu tatarskiego dawają ogórki konserwowe, bo twierdzą, że są lepsze. Ja dzisiaj używam kiszonych, z tego względu, że kiszono ogórka no, jest naturalnie poddawano kiszeniu, bez toż jest tam więcej tych probiotyków. Kostka też nie za wielko. Chodzi też, żeby my widzieli, co w tym sosie jest. Ogórki do misy. Teraz czas na grzyb. Tych grzybów tak wyciągnę może z 10. Jakbyście dali pieczarka, to ona mimo tego aromatu, smaku 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Też ich zsieką na kostka. To, że ja podgrzybki kocham, to wy dobrze wiecie, nie? Pod każdą postacią. Do miski. No i brakuje nam tu najważniejsze rzeczy, czyli śledzi, a pomimo charynków. Ja mam dzisiaj śledź a la Matias. On już jest wymoczony. Oczywiście, kto chce, może takie śledzie moczyć w mleku. Pamiętajcie, żeby śledzia nie przemoczyć, bo jak za długo siedzi, to potem jest po prostu jak staro szmata. Zawsze go dam jak staro hadra. I śledzia kryjemy tak troszkę grubszy, żebyśmy czuli go pod językiem. No i są dwa sposoby. Albo dowocie tego śledzia tukej do środka. I powiem szczerze, ja jestem zwolennikiem tego, bo wtedy śledź naciągo smakami tego sosu tatarskiego. Albo pięknie układacie śledzia i dowłocie do środka ta zuza, ale to już nie jest to samo. Wiele ją tych śledzi 400 gramów.
Jak ktoś oczywiście boi się, że przemoczy albo źle wymoczy, to kupuje takie śledzie w oleju. Domieszczę troszkę korzenio. Ja lubię takie bardziej wyraziste dania. I tym sposobem nasz śledź na śledzia gotowy. Zostało nam teraz nałożyć. Wonio dobrze. Na to koniecznie jeszcze grzybek, żebyśmy wiedzieli, co tu jest. I może jakoś pietruszka. I tym sposobem nasz śledź jest gotowy, ale śledź nie smakuje bez dobrego chlebka. Taki dobry chlebek, najlepszy ziarnisty i mucha nie siada. Nie byłby sobą, jakby chce tego nie spróbował. Kese rączka to tak fajnie przyrychtował. I jeszcze grzybka na wierch. I teraz się na pewno pokidza. Smacznego. Poezja. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje. Na początku naszego dzisiejszego spotkania powiedział, że będzie fest konkretnie. Bez to już widzicie, że na moim stole jest na bogato. Będzie karczek na dwa sposoby. I on się zrobi pierwszy. Karczek na sposób myśliwski, a potem będzie taki karczek mój z grzybami. Mam tu piękny karczek. Ten karczek oczywiście teraz trzeba pokroić. I zasada numer jeden. Kryjemy w poprzek włókien, czyli jak włókna idą tak, to kryjemy karczek tak i nie będę go kroić na grube plastry, około centymetra. Wtedy ten karczek prędko się nam zrobi i najważniejsza rzecz, żeby tego karczku nie klepać, bo wtedy miażdżymy włókna, nie ma takiej potrzeby. Teraz te karczki muszę rozłożyć. Tutaj. Na tym tablecie. I kochani, trzeba to teraz wszystko odpowiednio przyprawić. Najważniejsze jest sól. Standardowo solimy. I teraz tak, karczek jest dość tłustym mięsem. Stąd też minimalnie kminku. Jak ktoś nie lubi, a znam takich, co nie lubią, to po prostu nie dowają. Teraz dowolimy troszkę tymianku suszonego i coś, co ja bardzo lubię i dużo ludzi nie lubi kolendry, tak to troszeczkę rozpucza. Tymi nasionami też troszeczkę opruszymy, nie za dużo. Ja nawet jak robię wurszt, to zawsze kolendry dodawam, bo ona bardzo dobrze poprawia trawienie. No i oczywiście musi być korzeni, czyli pieprz, trochę papryki. Papryki to nie musi być trochę, może być nawet dużo. Obracamy nasze karczki. I one sobie teraz będą musiały trochę dychnąć, żeby się przeszły tymi przyprawami. I jademy zaś tak samo sól. Ciutek kminku. Tymianek suszony, rozgnieciono kolendra, jak ktoś ma, to może to zrobić w moździerzu, może sobie taką mieszankę zrobić już na gotowo, czyli kolendra, tymianek, korzeni połączyć ze sobą, to się bardzo dobrze sprawdza i papryka, już dobrze wonio i troszkę pikanterii, czyli ostro papryka. I to teraz odpoczywo i czeko na swoją kolej. Żeby zrobić karczek po myśliwsku, możemy zrobić odpowiednią zalewawkę, jeżeli się będzie to wszystko piekło. Mam tu 3 szklonki wody. Ta woda musi oczywiście zawrzeć. Lekko ją osolimy, ale nie za fest, pamiętajcie, bo generalnie karczek już był solony. Do wody dowolimy
z 6 kulek ziela angielskiego, z 2 listki laurowe. I kochani, teraz tak, do tej wody 4 łyżki, porządne łychy koncentratu pomidorowego i 2 łyżki keczupu. Raz, 2, 3, 4. Keczup do troszkę taki słodyczy. Pamiętajcie, żeby ten keczup był dobrej jakości. I jademy dalej. Do tego łyżka zymftu, czyli musztardy. Może być sarepsko. Albo jak tam mocie Dijon, to może być Dijon. Troszka tymianku suszonego jeszcze. Troszka korzenio. I sok z jednej cytryny. Teraz to muszę rozferlać, żeby się połączyło smakami. Kochani, jak to bulknie, to potem dodamy jeszcze łyżka miodu, ale już po wyłączeniu, żeby ten miód nie stracił na swojej wartości. I na koniec, już mogę to wyłączyć, bo to fespytluje, wlewamy miód. Tako, jedna łyżka miodu, żeby było trochę słodyczy. I tym sposobem nasza zalewa do karczku na sposób myśliwski jest gotowa. Teraz będziemy musieli karczek obtoczyć i usmażyć, obsmażyć go oczywiście na fecie, bo jak wieprzowina, to tłuszcz wieprzowy. Mam tu mąkę pszenną, mam tu fet, czyli smalec i opanierujemy se tak delikatnie, no żeby nam się ten karczek zamknął prawo-lewo. Przez to, że mam tu mąkę, te przyprawy mi się nie będą przypolać, a karczek będzie bardziej soczysty. I obsmażamy na piękny złoty kolor, prawo-lewo, żeby ono się zamkło w swojej strukturze. U nas już dobrze wonio, nie wiem jak u was, ale myślę, że jak się na to wszystko dziwocie, to wam bez telewizor już tam coś czuć. Słuchajcie, i teraz to będziemy wszystko składać. Mam tu naczynie żaroodporne i w tym wypadku wcale go nie muszę wszmarować tam w tłuszczem żadnym. Układamy plastry karczku. Na te plastry karczku muszę dać 2 ząbki czosnku. I ten czosnek nie musi być bardzo drobny, mogą być takie plasterki. Tak, na to teraz 1 cebula w piórka. Także cebule muszą być 3. Jakby to tak przeliczyć na woga, na gramy, to jakieś 300 gramów cebule. Na to, kochani, grzyby. Grzyby są namoczone, też pod grzybek, no bo jak może być inaczej. Tego podgrzybka mam, słuchajcie, 60 gramów namoczonego i kryjemy go w takie paseczki. No, jak on jest, tego za bardzo nawet kroić nie muszę. Chodzi o to, żeby on był dość widoczny po tym. I na to teraz ogórka kiszono, pokroto w plasterki, takie cienkie. Tej ogórki tak też ze 300 gramów styknie i zaś mięso. Czosnek, cebula. Na cebula oczywiście idzie grzyb. Ogórka kiszono. No i ostatnia warstwa mięsa.
czosnek, cebula, no i oczywiście grzyby na górę, no i ogórki kiszone. No i teraz, kochani, to wszystko muszę zalać tą zalewą. Kierożek prędzej przyrychtował. Wiadomo, że słuchajcie, przy pieczeniu to wszystko się skrknie, jak ja to godzę, i puści bez trosz spokojnie, się mi to zmieści. Tak przyrychtowane danie przykrywamy. Piekarnik już mam nagrzoty 180 stopni, 2 godziny, ale pół godziny przed końcem trzeba będzie ten deklik, czyli ten wirch symnyć, żeby to bardziej odparowało i żeby ta zuza się samoczynnie zagęściła. Dzisiaj będzie karczek na dwa sposoby, bez toż teraz będzie wariant duszony, ale też fest dobry. Mam tu kilo karczku i ten karczek standardowo zaś muszę pokroić, tak jak przedtem, dosłownie identycznie tak samo. Też oczywiście zawsze w poprzek włókien. To jest zasada numer jeden, jak się kreje mięso. No i teraz, kochani, sól. I tu nie będziemy szaleć z przyprawami, bo, że tak powiem, sprawcą smaku będą teraz mrożone podgrzybki, a na koniec troszkę śmietanki. Solimy. A zaraz też jeszcze korzeniodum, czyli pieprzu. I teraz zostawimy to na jakieś 5-10 minut, żeby to troszeczkę puściło, żeby mięso wchłonęło ta sól. A niech karczuś teraz wciągnie to, co ma wciągnąć. Kaczek zaczyna się błyszczeć, a to znaczy, że sól już tam pracuje. I teraz, słuchajcie, pędzelkiem każdy karczek szmyrnymy sosem sojowym. No, kto oczywiście nie lubi sosu sojowego, to nie robi tego. Zostawię to tak, jak było. Ale on też bardzo dobrze marynuje. Zresztą w wszystkich tych kuchniach wschodnich sos sojowy to jest podstawa. Tak, mamy to. Na razie więcej nie dowom, żeby nie przedobrzyć. I słuchajcie, patelnia grillowo teraz nagrzeja. I teraz tak grillujemy nasz karczek, żeby tłuszczyk pięknie nam spłynął pomiędzy te ryfle. Ach, lubię ten klank. Ten piękny odgłos z skwierczyni. To jest to. Druga partia karczku mi już dochodzi. I teraz, słuchajcie, układamy w gorku. No i przód karczek. Teraz będą dwie warstwy eno. I teraz na ten karczek powędruje cała cebula pokrota w kostka. Nie w piórka, a kostka. Na ta cebula, kochani, dużo grzybów. Mrożone podgrzybki, całe te kapelusze. A, jeszcze ważna sprawa. Też czosnek musi być. Troszkę więcej, domy 4 ząbki. Druga warstwa karczku. A ta patelnia, na kiedy się grillowały karczki, podlewam bulionem, żeby zebrać wszystko, cały ten smak z naszej patelni. I zaś, kochani, cebula. Tych grzybów mam 400 gramów. Do gorka. Czosnek. 4 ząbki. Żeby mi się to nie spoliło, to już sadom tu troszkę bulionu. Bulionu potrzebujemy 2 litry. Może to być bulion warzywny, może być mieszany. A jak ktoś zimo, to może dać po prostu zwykło
woda, ale jak docie bulionu, to ta zełza będzie o niebo lepszą. Reszta czosnku. Teraz, kochani, grzyby. To, co mi zostało, czyli reszta sosu sojowego, a było go 30 ml. To, co mi z patelni zostało. Woda z grzybów z poprzedniego dania. I jeszcze trochę bulionu. I to się wszystko teraz do kupy dusi przez 1,5 godziny. Dwa listki laurowe. Troszeczkę jeszcze kolendry domy, ale dosłownie pora kulek. Przykrywamy i dusi się do miękkości, a potem no jeszcze śmietonka i danie będzie gotowe. Nasz duszony karczek bardzo fajnie odparował. Ta zełza zrobiła się wręcz tak czekoladowo, bo te grzyby puściły. I teraz wlewamy szklonka kremówki, czyli 200 ml śmietany kremówki 30%. No i teraz to dopiero nabierę smaku. Zostawiamy to jeszcze na wolnym ogniu jakieś 5 minut, żeby delikatnie odparowało, a tym samym zagęściła się nasza zełza. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. W międzyczasie jak karczki się mi robią i duszony, i pieczony, zrobię teraz tak zwane ziemniaczki księżnej. Do tego potrzebujemy kilo ziemniaków, 2 łyżki masła, 2 jajka, 1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej, sól, korzeni i to jest wszystko. Słuchajcie, przeciskamy jeszcze bardzo ciepłe ziemniaki. Chodzi o to, że podwiela jest ziemniak ciepły. To się idealnie łączy z resztą produktów i nie zrobią się grudy. Przeciskamy przez praska, tak jakbyście normalnie chcieli zrobić kluski śląski. I teraz do tych gorkich jeszcze kartofli dowołamy masło. I 2 jajca całe. I to wszystko musimy ze sobą połączyć. Trzeba fydlać, żeby się nie zetło białko. Już teraz dowołamy troszkę korzenio. Gałka koniecznie do tej pozycji, że tak powiem, musi być. Sól. Fydlamy. Wszystko, co z kartofla, suflet, właśnie tego typu ziemniaczki, muszą mieć gałkę muszkatołową. Mamy to. Przechłodzona masa już mam w rękowie cukierniczym i teraz wyciskamy, słuchajcie, takie rozetki. A czemu ziemniaczki księżnej? Nie wiem, ale pewnie jakoś księżna lubiła. Słuchajcie, tak przyrychtowane kartofelki. Delikatnie jeszcze możemy po wierchu posmarować rozfyrlanym jajkiem. Wtedy się będą pięknie błyszczeć. I tak przyrychtowane ziemniaczki wypiekamy przez 15-20 minut. W temperaturze 200 stopni. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Tak wyglądają moje karczki. Pierwszy, duszony, z grzybami. Wygląda zacnie. Piękny kolorek. Ten drugi, być może na sposób myśliwski, aż tak pięknie nie wygląda, ale tak jak wonio i tak jak smakuje, wierzcie mi, to ja zaraz będę wiedzieć. A wy musicie to wszystko popróbować, pokosztować, zrobić sobie doma. To ja już teraz próbuję, wielko koszt próba, 2 obiady, potem się dobrze wygląda. Ale ten potraktuję jako forszpajza, czyli przystawka, to będzie danie główne. My się już widzimy chnet, bo za tydzień już nie będzie tak dostatnio, bo postnie, ale obiecuję, że będzie fest smacznie. Trzymajcie się pysk. No to co, próbujemy. Jezus, jakie to jest mięciutkie, to się rozlatuje. I ten grzyb. Tu będzie troszeczkę inny smak. Totalnie
inny smak, lekko kwaskowy, ale też przepyszny. Zróbcie się i jedne, i drugie, bo jest pysznie.